Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam was w kolejnym odcinku z serii Single Craft. Chwilkę dosłownie pomiędzy odcinkami sobie pograłem. Zdobyłem kilka surowców. 18 diamentów mam. A to tutaj nie powinno być. Gdzie jest moje żelazo całe? Aha, tu. No, tutaj jest żelazo. Zaraz wam pokażę tylko... O, właśnie, niech mi te kurczaki się upieką. I pokażę wam, co zrobiłem. Dobra, te wiadro mi się przyda i tak. Tutaj wykopałem taką dziurę i ona prowadzi na... właśnie do mojej kopalni na sam dół. Tutaj skaczę i odbijam się od tej wody. No i tutaj sobie porobiłem takie próbne tuneliki i tu się wkopałem i znalazłem jaskinię. No i część z tych diamentów właśnie poznajdowałem w tej jaskini. Ale właśnie, bo ja tutaj znalazłem gdzieś lawę w tej jaskini. I po tą lawę sobie pójdę, bo ona mi się przyda, żeby zrobić sobie takie miejsce jakby... żeby ginąć, bo jak wiecie, nie będę robił sobie wejścia właśnie na górę. Aha, bo mi się skończył ten kilo i dlatego poszedłem do góry. Ale teraz dałem akcję. To tu jeszcze trzeba będzie przyjść, zrobić kilo i przyjść, bo ogólnie to ja nie będę robił tak, że będę wychodził stąd. Po prostu będę się zabijał, bo... póki sobie trochę, no, nie przypomnę tej gry, no to będę grał sobie na Keep Inventory. Także tak. Dobra, 3. Żelaza. 2 patyki. Robimy sobie kill off. No i lecimy z powrotem pod ziemię. Tu od razu sobie zrobię właśnie takie miejsce, żeby się teleportnąć od razu do góry. To sobie dam tu. Okej. No i pójdziemy jeszcze raz do tej jaskini zobaczyć. Coś mi się wydaje, że za tą lawą jeszcze mogą być jakieś diamenty. Także trzeba to sprawdzić. Więc szybko tutaj szybciuchno pobiegnę. Cyk, cyk, cyk. Tutaj. Tutaj dam sobie pochodnie. Dobra. I tutaj okej. O, tutaj żelazo sobie wykopię. No i tutaj trzeba zrobić sobie takie jakieś przejście w miarę. I iść tam, w tamtą stronę. Bo tam mam nadzieję, że coś ciekawego na mnie czeka. Mam nadzieję, że jakieś diamenty albo coś tego typu. Diamenty by się przydały, nie? Nie ma się co oszukiwać. Ale póki co nic nie widzę. O, o, jaskinia się odkryła. Czyli szansa na diamenty jest jakaś większa. Chociaż ta jaskinia prowadzi do góry, to raczej tu nic nie znajdę. Chociaż tu znowu trochę schodzi, ale to już chyba jest końcówka. Ta. No niestety. Niestety nic tutaj nie... Coś słyszałem. To jakby tu? Chwila.
Może do góry trochę? To niech on się jeszcze raz odezwie. No ja go ewidentnie słyszę tu. Tu, o, gdzieś tu. Tylko gorzej, jak ja kopię wyżej, on jest niżej. Nie, tu jest. No, co my tu mamy? Tu mamy takie pomieszczenie jakieś. Tu nic nie ma. O, diamenty są. Dwójeczka. Tak, dwójeczka. Dobra. Coś jeszcze tutaj będzie? O! O, tak. Takie my lubimy rzeczy. Wow. Nawet tu ładnie jest. I nawet, kurczę, tutaj sobie zrobię miniaturkę chyba. Sekundka. Ja zrobię tutaj sobie miniatureczkę. Dobra. I próbuję teraz tą zejść. Tak, żeby nie zginąć. Kurde, niszczyłem to i myślałem, że to jest dźwięk Creepera. Ale na szczęście nie. Okej. Trzeba sensownie stąd zejść. Dobra, póki co same pająki tutaj widzę, ale martwi mnie jedna rzecz. Bo ja się zachowałem jak taka, lekko mówiąc, trochę fujara, bo ja chcę iść tam. Muszę to jakoś przejść. Nie gadajcie, że ja tu Ancient City znalazłem. No, ole. Trafiam go. Dobra. Jakimś cudem zabiłem ich. Nie wiem jak, ale jakoś dałem radę. O. Trzeba ostrożnie. Bo jak mi się ten wyłoni tutaj dziad, to będzie nieciekawie. I tu pójdę sobie, może jakieś diamenty znajdę jeszcze. Chociaż nie, jednak nie. Tu ile pająków? Przecież te pająki zaraz aktywują mi ten tutaj to. O nie. Żeby nie było jaj. Jego chyba powinienem zniszczyć. Chociaż nie wiem.
O. Dobra, ja trochę się skupiłem tutaj teraz, powiem szczerze. Wybaczcie. Oj, 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 oj,
Bez paniki, odsunę się delikatnie. Zjem sobie chlebek. I tutaj jakoś boczkiem sobie przejdę. O, szkieleciku mój, ty kochaniutki. Spokój. Już. Dobra, tam Enderman sobie działa elegancko. Dobra, ja bym tutaj to mógł jakoś sobie zobaczyć, tak tutaj. Z boczku. Na spokojnie. O, tego potrzebowałem. Po to tutaj przyszedłem. Szkoda, że tylko jedyneczka. Ale trudno się mówi. Dobra, to by było wszystko, naprawdę? Coś mi się tu nie zgadza, ja tutaj muszę to przeszukać. Bo to mi tutaj jakoś tak mało się tego wydaje. No ale tutaj nic już nie będzie, tu woda kapie, więc... Aha, no bo to dobra, dobra, nieważne. Nie było tematu. O, cześć. O, patrz. Ale jaja. Dobra. Teraz... Tego szkieleta by pasowało dorwać, bo on mi tutaj lekki robi hałas i zamęt. Bo ja na te kolce się nadziewam, koleś, więc zostaw mnie, dobra? Oj, tam był Enderman, a ja tak bezmyślnie. Kurde, zostawcie mnie. Wszystkie potwory. No, 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 no. Spaduwa. Popatrzcie, nawet sobie nieźle poradziłem. Oj. Jeszcze ty. Ok, ok, ok. Dobra, wezmę sobie to. A ja cię na mózg porobię tej. Ha ha ha. Ha 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 ha. O jest. Dobra, bo mi już zaczyna odwalać delikatnie. Okej. Tutaj mam wszystko sprzątnięte. I zobaczmy, co tutaj się kryje. Tutaj nic ciekawego się nie kryje właśnie. I to jest lekko niedobra informacja. Bo tutaj nie ma nigdzie diamencików. No możemy sobie ewentualnie zebrać to. Ten redstone. O. No i co? No i tu już nic. Ciekawego nie znajdziemy, nie? O, dzięki, o to chodziło. Dobra. Dzięki, o, przynajmniej to sobie zbiorę. Fajnie się bawicie? To fajnie. Z czego on się jakby dostawał?
Bo tam jest walka dwóch oporowców takich. O, fajnie. No dół to myślę, że jest cały ogarnięty. To ale tą górę można by jeszcze jakoś sprawdzić coś. W jakiś sposób. Tylko w sumie to wątpię, żeby tu jakieś diamenty mogły być. Chociaż tu. Ewentualnie. Chociaż nie, tutaj nie ma nic. Tu nic nie ma. O kurde, ale się wystraszyłem. Gnojku. No, wystraszyłem się naprawdę, fes. O, diamenty. No patrz. Dzięki tobie. O, tutaj raz, dwa. O, ładna piątka. U, nawet lepiej. O kurde, ale wielkie złoże. Ale wielkie złoże, masakra. Takie złoże, jakbym pominął, to bym się zdenerwował lekko. Tutaj ten lapis można jeszcze ogarnąć sobie, bo będzie do enchantów. Także szybko go zbiorę. I lecę szukać diamentów, bo tu jeszcze delikwent jest. I przydałoby się coś zjeść. Tutaj nic już nie ma. Dobra. Ej, bo zaraz tutaj będzie mało życia. Nie. Przegiąłeś. Ja bym cię odpuścił, ale przegiąłeś. Oj. Dobra, czy jakieś tutaj będą diamenty dla mnie? Będzie żelazo dla mnie. Także też żelazo sobie wezmę. Okej. Tu wodę słyszę. Ale wiecie co? Mnie naszły takie przemyślenia, że. No nie. No i co? Dobra, czekajcie, tylko się najem. Przyszły mi takie przemyślenia, że ja chciałem nagrywać tą. Jak to się mówi? Sons of the Forest, ale. Coś czuję, że nie mam psychiki na tą grę jednak. Za bardzo bym się wczuwał w grę i w mówienie i by mi to za dobrze nie szło. Tętno, bym musiał mieć taką coś do badania tętna od razu. No nie wierzę, patrzcie to, ale jaja. Diamenty znalazłem. To nawet ładne złoże. Takie obok żelaza sobie elegancko było. Auć. Dobra, no tu już nic więcej nie ma. Także trzeba się tutaj gdzieś przedostać. I tutaj szukać. Tam odpuszczam. Dobra. Co to był za dźwięk? Dobra, słyszałem jakiś dziwny dźwięk. Nie wiem, czy on tutaj jest za tej góry, taki jakby dźwięk dzwonków. A, to może były te glowsquidy. No, ładnie tu.
Zobaczymy, co pod wodą słychać ciekawego. Czy tu może jakieś diamenty są? Chyba nie ma jednak. Aha! To ten! Trójzębem we mnie rzucał. I to jego może było tak słychać. Bo on w Glow Squid czasami nie rzuca? Tej zginę. No i zginąłem. Dobra, ale trudno się mówi. Tak sporo diamentów mi się udało wynieść stąd. 33 diamenty. No to mi się wydaje, że jest ładny już wynik. I teraz... Tak. To sobie dam do przepalania i miałem wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Wpadłem na pomysł taki, że chyba ja całą tą wioskę przerobię w klimat brzozowy. Wytnę tą górę. I tutaj będzie taki brzozowy murek. No i ta wioska będzie cała jakby brzozowa i ogólnie... Taki pomysł mi tutaj wpadł do głowy. Możecie dać znać, co o tym myślicie. A czy ja tutaj byłem? Nie wiem, ale tu widzę żelazo, że jest. Możecie dać znać, co myślicie o takim pomyśle. Ja tutaj sobie jeszcze wyzbiorę węgiel. No i... Co, w przyszłym odcinku może zajmiemy się trochę właśnie budowaniem tej wioski, albo spróbujemy ogarnąć już sobie jakiś tam diamentowy trochę secik, coś. Może trochę zaczniemy handlować z wieśniakami. Trzeba będzie coś w tym kierunku robić. No i co? W dzisiejszym odcinku to by było na tyle i trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.